Burland i jeszcze walczy Burland, ale świetna runda. Bo to jest może zielone światło dla Amazing Team. Team Kingwin, drużyna niebieska, pompa czerwona. Przewrócą. Linie będą bardzo ważne. Patrząc na papierze, ten mecz rozstrzygnie się w early game'ie. Oba team kompy tak naprawdę nie mają dobrego wave clearu. Ciut lepszy pompa team, bo co prawda LeBlanc nie jest ekspertką w tym. To póki i tanki gdzieś na tym Gravesie i Warusie wyczyszczą falę minionów w miarę. Zajra nawet może. Więc jakoś przedłużać grę mogą, ale Kingwin, jeśli przegra early game, oni mają bardzo mało narzędzi do comebacku. Popatrzcie na ich kompozycję. Ona sobie słabo radzi, kiedy są do tyłu. Zwłaszcza z Talonem i Twitchem. I nawet po prostu Camille Support. Przecież no, jest to bardzo niekonwencjonalne podejście do wspierania. Bo dosłownie, bezpośrednio nie wspiera nikogo. Nie daje żadnej tarczy, nie daje żadnych wzmocnień. Nie oferuje nawet solidnego CC. Więc... no i siła tkwi w tym Hextech Ultimatum oczywiście. I mobilności. No i stun też jest przyjemny. No i będziemy obserwowali dolną aleję. Ostatnio Woolite był w stanie na tym Twitchu pushować. Problem jest taki, że teraz ma Camille Support. I Camille Support nie pomaga ci zbytnio podczas laning phase. Gdzie i tak, jak wspominałem, Twitch jest dosyć słaby. Twitch jest dosyć słaby, więc spodziewamy się, że z takimi power pickami jak Zyra i Varus na spokojnie pompę będą puszowali rywala i będą mieli presję na dolnej linii. Mówiąc o presji, Ice Beast ogankowany. Dobrze wiem, że Rumble jest wrażliwy na takie sytuacje. Czekamy tylko na drugi level od Renektona. Ten agresywnie podchodzi, przyjmuje obrażenia, ale no tak, jest Slice, będzie i Dice, będzie i First Blood dla Renektona, idealnie. Także cierpliwie, tanki cierpliwie. Bardzo specyficznie zrobił Road w dżungli oczywiście. Zrobił Raptorki, zrobił Reda. I na trzecim levelu, najszybszym możliwym, zgankował. No tego się nie spodziewał po prostu Ice Beast. Gank, takie 2.30. Bardzo ryzykowny. Gdyby się nie udało, tanki byłby strasznie do tyłu. A Tabasco w żaden sposób go nie ukaże. Co ciekawe, podoba mi się filozofia tankiego. O tym za chwilę. Podchodzi na mida, wymusił flasha od Sebexa. Ale o tym mówiłem. Dobra pompa. Szkoła ze skalowaniem do late'a nie wychodzi. Kingwin zbyt duży wycisk daje, żeby liczyć na 30 minut farmienia. Więc teraz tu wy weźcie tą szaloną kompozycję i spróbujcie dziko wysnowballować. I tanki nie tylko zaadaptował, no może postać nie, bo akurat Elis jest dobra do tego, ale zaadaptował swój styl gry. Wczesne ganki i patrzcie, już First Blood, już spalony flash. Więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Renekton drugiego do rana kupił, żeby jeszcze wzmocnić pierwsze 15 minut. Tabasco z ewentualną kontrą może. On tam na Elise, dwa buffy, ale przeciwnik ma flasha, jest pod wieżą. Nie wróżę tutaj szansy na sukces. Ice Beast to tu bajtuje. Unknown, możliwe, że będzie musiał splashować, ale na bocie. Wymiana. Zjeżdża nam troszeczkę kamerka, ale jak widzimy, flash na topie poszedł od Unknowna, a Woolite niezbyt ciekawej pozycji przy ścianie. Więc póki podszedł agresywnie, ale jest do tyłu z levelem. Musi być ostrożny. Graves podchodzi. To może być 2 na 2 na topie. Obaj gracze mają bardzo mało HP. I są bez sam... A, Ice Beast, przepraszam, ma flasha. Atrakcyjna linia do zgankowania. Elise tam siedzi. Będzie po prostu dive'owała od tak. W okolicy jest tanki. Przy red buffie, czy zdąży na czas? Zobaczmy, to może być nieciekawie. Widzimy, że już rzuci kokon. Unknown nieruchomiony, slice and dice. Nawet się nie spocił. Ice Beast to mało brakowało. Scrap Shield go uratowała, ale... A tanki będzie próbował go dobić. Miniony go jednak zasłaniają Rumble'a. Więc nie wiem, czy to powinno wyjść.
Widzimy również w sporych tarapatach był Raxon na dolnej linii. Bardzo mało HP, wciąż summoner nieużyte. Sporo wymian, sporo przepychanek na samym początku. Na pewno nie możemy narzekać na spokojny early game. Widzimy, że ci gracze od samego początku próbują wypracować sobie przewagę. Zaskoczony natomiast jestem formą Ulite'a i Delorda. Vegetin wspominał, on widzi szansę w tym 2-2. On widzi w tym, że Ulite i Delord jako gracze po prostu mogą rozwalić przeciwników. I mają na pewno o wiele, wiele gorszy matchup. Jakim cudem obili tak Zyre, a nie ona ich? Jakim cudem puszują Zyre, a nie ona ich? No i póki zaraz samotnie. Delord czy chce dive'ować? Ma Exhausta, nie Ignite, więc chyba biorąc pod uwagę, że heal w takim razie zostanie w pełni wykorzystany, nie ma co kombinować. Po prostu spuszujmy, cieszmy się udanym early game'em. Pompa, mimo wszystko z jedynym zabójstwem, o włos od drugiego. Ale LeBlanc, widzimy, reaguje na AD przeciwnika na midzie i buduje tutaj Seeker Armguard. W ogóle gdzie jest Sebex? Gdzie on podróżuje sobie? Rozstawia wizję, tu będzie 2-2 zaraz. Widzimy pingi. Jednak nikt nie podszedł. Bardzo ciekawa widzę ze strony Kinguin, ale dive na bocie. Widzimy tutaj kokon nietrafiony, bo Raxo wyflaszował. Heal również dla pewności od pokiego styla zagrany. I teraz Matisław pojedynki z Sebexem ładnie tutaj skajtował rywala. I nie mógł zbytnio tutaj Sebex wygrać tej wymiany. Też lepszy przedmiot ma po prostu Matisław. Ma lepsze przedmioty w tym momencie zakupione od rywala. Więc Sebex musiałby się cofnąć. W farmie 10 klipów do tyłu, ale jak widzimy, zainwestował kilkadziesiąt sekund w stworzenie tego, tej wizji. Chociaż to jest akurat od Tabasco. Póki wreszcie będzie mógł cofnąć. Prawdopodobnie po Botrka pójdzie. Raczej nie spodziewamy się łezki w jego wykonaniu. Izbis to wraca. Zobaczcie, ile czasu poświęcają ci zawodnicy, żeby zejść z linii na chwilę, postawić wizję. Może tracą miniona, 2-3, ale chyba są świadomi, jak dobrze, a jak bardzo ważne jest rozświetlenie całej mapy. Także na pewno dużo nam mówi sposób, jaki rozgrywają te pierwsze 15 minut, o tym, czego nauczyli się w Team Kinguin oraz przez całą karierę. Pompa Team raczej polega w early game na supporcie i na dżunglerze, żeby zrobili wizję. Widzimy, że tanki niezauważony tutaj przechodzi. Icebisto jednak pod wieżą Anną nie będzie chciał dive'ować. Nie ma flasha jeszcze przez kilkanaście sekund co najmniej, więc sytuacja się na pewno uspokoiła. 1000 przewagi dla drużyny Pompa Team. Przede wszystkim to jest 20 klipów na midzie i mówiłem, to nie jest tak, że Matisław dostaje cęgi na midzie, bo to jest Sebex kontra Matisław, tylko to jest Syndra kontra Wladimir. Powiedziałem, że zmieni się matchup, zmieni się dynamika matchupu. Na środkowie alei 17 klipów więcej. Hexdrinker jednak zakupujony przez Sebexa. To jest jeden z lepszych przedmiotów, jaki możesz zakupić przeciwko przeciwnikowi, który zadaje magiczne obrażenia. Jako AD, tani, tarcza i broni przed burstem LeBlanc, który dobrze wiem, że potrafi być silny. I co ciekawe, Matisław tutaj też dosyć defensywnie podchodzi. Nie raszuje tutaj rewolwera, Gunblade'a, a decyduje się po prostu na troszeczkę więcej pancerza. Więc to nie ten nowy build z Lichbane'em i tak dalej, gdzie widzieliśmy, że LeBlanki biegną jak najszybciej po obrażenia. Decyduje się opóźnić. Teraz Sebex wyczuł okazję. Doskakuje i w plecy dziknął rywala. Obrażeń jeszcze wielkich nie ma, no ale to przyjdzie z czasem. Ulite czaił się tutaj na rywala, próbuje swoich zagrywek. Twitch nie ma za wiele do zaoferowania podczas laning phase. Ma ciekawy all-in i oczywiście ciekawe outplaye może zrobić. A za pomocą swojego sneaky. Więc Ulite przynajmniej z tego próbuje skorzystać. Ale oczywiście widzimy, że przytomnie tutaj Raxo regularnie warduje dwa krzaki, żeby widzieć, skąd przeciwnik ewentualnie wchodzi w niewidzialność. Ale tanki w sporych tarapatach. Quick broni go przed stunem. Teraz połowa HP na starcie. Sebex ładnie się pozycjonuje. No i to wyglądało łatwo. Teraz Matisław. Distortion cofa. Unika stuna. Xos na nim. Nie jest w dobrej pozycji. Tabasco doskakuje. Niczego się nie boi. Odważnie Wojtek, ale nagrodzony zabójstwem. I ta agresja teamu Kinguin nieokrzesana na pewno przez rywali. Popatrzcie, to o czym mówiłem, wcześniej wchodził w tą dżunglę. Ten wart jeszcze jest ze strony chyba... A nie, to jest Delorda, ale to są warty, które cały czas stawiają. Popatrzcie na tą wizję, którą mają. Dżungla rywala jest jak u siebie w domu się właściwie czuje tam Kinguin.
Także Blubaw nawet chyba podebrany, jeśli dobrze zorientowałem się. Widzimy, że Icebisto pod sporą presją. Dominus już zagrane. Unknown odważnie. Przegrzany Icebisto, nie może użyć ultimate'a. Unknown ma flasha, czemu nie użyje? Czeka na flash Q! I zobaczcie, jak szybka to była egzekucja. Ściął tutaj sierpem rywala, aż wyleciał w powietrze tutaj Rumble. 0-2-0. I to jest, drodzy Państwo, Renekton, który dostaje First Blooda. Masakruje top lane, jeśli damy go w dobre ręce. Dobrze wiemy, że ręce Unknowna stabilne, jeśli chodzi o top lanera. Także przynajmniej jest ta pocieszenie po sytuacji na wschodniej części dżungli, że mają 2-0 Renektona i ich midlaner, czyli Matisław, mimo że zginął, też ma przewagę w farmie. Natomiast to może się zaraz zmienić, ponieważ odpala się Delord. Roam na topie z Woolite'em i oczywiście w okolicy był również Sebex. Także pingi ze strony Kinguin. Cały czas ich komunikacja trwa i mimo, że na co dzień ze sobą nie trenują, widać to zgranie jest. To zgranie pozostało, chociaż to była akurat akcja trio, które według oficjalnych informacji jeszcze w barwach Pingwinów występuje. No i teraz 2-2 na topie. Bardzo dziwne, bo nie został wzięty ani turret ten, ani ten. A na topie widzieliśmy Chain of Corruption i Woolite w sporych tarapatach próbuje się wyciągnąć. Jest w ostatnim momencie Kokon. To przeżyje tak na bilet Woolite'owi do przeżycia. Tak to rozpaczliwie biegnie za rywalem, wie, że jest martwy. Próbuje chociaż pomścić, a Woolite... No właśnie. Woolite postanowił zgridować po killa i został za to ukarany. Ale wciąż te zagrania drużynowe Kinguin. Jako piątka tutaj wyglądają solidnie. Może nie indywidualnie ogrywają rywali, ale po prostu ich zgranie jest na niezwykłym poziomie. Wezmą nawet pierwszego tureta. Będzie pierwsza cegła dla nich. I raczej nic już ich nie powstrzyma. Chyba że Unknown wygra wyścig. Nie. Więcej golda. Nawet Sebek się pojawi na bocie. Próbuje pojedynku za Unknownem, ten odpala Dominus, Hexdrinkery poleciały. Te magiczne obrażenia mimo wszystko aktywowane, obie postaci, mimo że AD, posiadają formę Magic Damage'u. Wieża będzie wzięta, w sensie Sebex nie może jej bronić, ale Unknown się wycofuje, boi się, że Pniewcy się zgrupują na bota. A w międzyczasie akcja na midzie, Delord bardzo odważnie, lecz momentalnie powstrzymany. Czy flash wystarczy? Wątpię, collateral damage był dostępny, Matisław skraca dystans distortion. I co można powiedzieć, wiele do powiedzenia tutaj nie miał. Przeszarżował zdecydowanie i po prostu nie spodziewał się Raxo tutaj, jak i tam jego w krzakach schowanych. Tam o dziwo tym Kingu Invizji nie miało. Wciąż utrzymują 1000 przewagi, ale gra dla Pompa Team na wiele lepsza na pewno, jeśli chodzi o pierwsze 15 minut. Przypominam, że na poprzedniej mapie do 15 minuty stracili 3 turety i byli jakieś 5000 plecy. Więc lepiej, na pewno lepiej, ale pamiętajmy również, żeby patrzeć przez pełen kontekst. I mamy bardzo early game'ową kompozycję Pompa Team. Więc będąc 1000 do tyłu, powiedziałbym, że są takie 3000 do tyłu. Bo to oni powinni prowadzić. To oni z tym setupem powiedzieli, rozwalimy pierwsze 20 minut. To przeciwnicy mają w late game'ie na przykład Twitcha. Przy czym kompozycja Kinguin, ona również chciałaby się rozkręcić. Są takie piki, które mają problemy z powrotem do rozgrywki. Ale mówiłem, early game dużo nam wyjaśni. Early game będzie bardzo istotnym tutaj elementem rozgrywki. Z reguły patrzymy w środkowy etap gry i na pewno ten też również zadecyduje o tym, kto, czy będziemy oglądali dwie czy trzy mapy w dzisiejszego wieczoru. Ale mimo wszystko, no, patrzę na 21 minut i jestem ciekaw, czy ten wynik w złocie w dużym stopniu się zmieni w ciągu najbliższych 6 minut. Podejście na bota, Unknown, ma za sobą wieżę, nadchodzi jednak Woolite, ma Cutlassa, więc spowolnienie jest, spowolnienie również harpunów. Jest piękny equalizer, zamknięta pułapka. Delor tutaj domykał ją i widzimy, że nawet tanki w tarapatach, Tabasco, ileż obrażeń, 2-0-2 Elise, niby mobilitki, ale oczywiście Runic Echoes wystarczy, żeby niemal one-shotować tutaj Gravesa. Ten za łatwego życia nie ma, mimo że Null Magic Mantle zwiększa jego odporność na magię. Tabasco przytrzymany, jest w tym momencie łańcuch, ale Rappel nie pomaga. Woolite zdajwuje daleko, przyjmuje kilka shotów od tureta i to nie mogło skończyć się dobrze. I Kinguin stracił trzech zawodników, wchodząc tutaj w tym momencie. I nie mam kompletnie pojęcia, co zrobili. To było ich ryzyko. Popatrzcie na wizję, mają ją dosłownie wszędzie. Tylko nie tu,
Więc robienie place'a na tym elemencie mapy mogło skończyć się niekorzystnie. Znowu zaskoczenie przez przeciwników, którzy przeczytali jakby ich intencje i byli gotowi na odpowiedź, lecz runda druga, Sebex nadchodzi. Ten przeskok przez ścianę nie był imponujący, ale koniec końców skraca dystans do Raxo. Red buff dla niego i ogólnie double buff. Póki Style jeszcze próbuje swoich szans, ma manę na piercing arrow. Czy zesnajpuje tutaj Sebexa? Raczej nie. A Izbisto podchodzi odważnie, lecz sam miał to atakami, póki go wykończy Sebex. Jednak pomścił sojusznika i koniec końców sprawił, że opłacało się to zagranie. Podczas gdy pompa poszuje mida, mamy chaos na całej mapie. Ulight podchodzi, Matisław próbuje wyskoczyć z Distortion. Ulight zmienia cel. Teraz Unknown. Cały czas autoatakowany przez Twitcha. Tabasco trzyma flasha, oczywiście, że tak. Skraca dystans, Venom's Bite. I to jest trzecie zabójstwo dla niego. Nie odpuszcza tutaj Marcinowi. I kolejne kille. Nagle zrobiła się po prostu bijatyka z tego spotkania. Widzieliśmy przemyślane strategie, ale rzucili się w wir walki i jedni i drudzy i nie mają dosyć. Delor tutaj bajtuje rywali, chociaż nie wiem, czy opłacało się. Próbuje wydostać się przytrzymany przez łańcuch i Matisław. To jest killing spree dla niego. W międzyczasie spray and pray. I faktycznie Ulight się modli, żeby znaleźć jakiekolwiek zabójstwo i przeciwnicy bardzo mało życia. Lecz brakowało tego finalnego uderzenia, które dałoby zabójstwo. Mówiąc o finalnym uderzeniu, to pójdzie od Tabasco, Ulighta na Tureta. I koniec końców, w tym wszystkim chaosie, gdy z tej bitwy opadnie kurz, zobaczymy trzy zniszczone Turety po stronie Pompa Team. W sensie, trzy zniszczone ich struktury. I przewagę w złocie, która się powiększyła dla Kinguin, więc w tym całym zamieszaniu wychodzą lepiej. I Cloudrake też 2 na 1, biedne Izbisto. Ma Equalizera, użyje go. Ma Flasha, też go użyje. A czy to wystarczy? Tanki raczej powinien mieć to pod kontrolą, chociaż Delord nadchodzi, bohater. I Paweł Szabla próbuje teraz przyjąć ataki. Hex tą ultimatą uwięzi tutaj w tym momencie Gravesa. Próbuje się wynieść Flashem, ale Anną skraci dystans za pomocą Slice and Dice. Jednak do Rambla nie ma już podejścia. Więc z tych spontanicznych akcji kociok dalszy. O, Tabasco natomiast. Przytrzymany, kilka autoataków i to był łatwy kill. Co się dzieje? Nagle Kinguin podejmuje ten bardzo improwizacyjny styl gry. I nie przypomina to Team Kinguin z pierwszej mapy i z początku drugiej, gdzie grają w bardzo przemyślany sposób. Ale co? Koniec końców i tak wygrywają, więc nie mogą narzekać. Matisław podchodzi, flash od Ulighta. Jeszcze tutaj zabezpieczył się za mocą Botrka. Ryzykował tutaj Mati, niedaleko był Sebex, ale czuje się pewnie, ma trochę armora i oczywiście wielką mobilność, którą dysponuje LeBlanc. To nie zostało znerfione i oczywiście Hextech Gunblade już dostępny. No i co 40 sekund będzie mógł wystrzelić dodatkowe obrażenia z jego lufy. Wycofuje się tutaj Pompa Team, próbują ustabilizować rozgrywkę. Przede wszystkim ogarnąć wizję. Ta oczywiście będzie podejmowana przez Team Kinguin. No i wiedzą, że mają przewagę, wiedzą, że mają inicjatywę. Mimo, że 11-11 w killach, są świadomi na tym poziomie, że trzy Turety dają im olbrzymią przewagę. Mogą ją wykorzystać, żeby na powoli naciskać na Barona. Są zresztą tam w piątkę. A czemu nie Rift Herald? Całą drużyną brany. Tylko Ulight na dolnej linii. Wycofał się, kupił Control Warda i tyle, jeśli chodzi o jego ekwipunek. Ale no, też widać cztery kolejne w ekwipunku, a teraz już mają jeden, drugi, trzeci, czwarty, więc jak widać zdają sobie sprawę, ile mocy przychodzi za jedyne 75 golda. I czy Pompa Team zgarnie jakiegoś Tureta? Jak na razie trzymają się swoich Turetów i nie chcą wyjść spod nich. Ale pamiętajmy, ich kompozycja nie jest jakaś zabójcza w late game'ie. LeBlanc, Renekton służą do early i faktycznie ta LeBlanc apetyczna w wykonaniu Matisława. Teraz muszą uważać jednak, żeby nie zostać złapanymi. Już tutaj czyszczą wszystko, co się da. Kinguin, ale i oczywiście czerwoni próbują swojej zasadzki. Bite na Pukiego. Renekton na topie ma teleporta w razie czego. Chwila stagnacji, ale tego spodziewamy się. Zawsze przed Baronem obie drużyny na chwilę próbują się ogarnąć. Nie chcesz ginąć w głupim teamfajcie.
wtedy, kiedy przeciwnicy mogliby wziąć ten najcenniejszy objective prawdopodobnie w League of Legends. Fala na bocie jest puszowana i nikt nie ma kto się tym zająć. Póki flashuje natomiast. Przestraszył się. Widzimy, że tutaj nie ma żadnej wizji pompa team i bardzo ładnie Kingwin to przeczytało. I co więcej, skrócą dolną aleję. Skrócą bota. I przeciwnicy nie zdążą tam na to zareagować. Widzimy, że kolejny turę dla Kingwin dzięki dobrej rotacji. I to było świetnie również przygotowane. Zobaczmy. Rakso zmiażdżony od tak. Jeden kokon wystarczył. I zabójstwo numer 12. 4-5 jednak podejmie walkę pompa. Unknown jest wielki aligator, rzuca się tutaj na szczura i momentalnie go likwiduje. Sebek również daleko od drużyny. Ładny Chain of Corruption, jaka odpowiedź. Hexek ultimatum nie powstrzyma rywali, a Izbisto próbuje się bronić za pomocą Equalizera. Lecz Unknown będzie gonił dalej. Tanki za chwilę się zawahał, pomoże jednak sojusznikowi Smokescreen. Uniemożliwia tutaj ucieczkę, lecz kokon jest asysta od Tabasco. I za daleko pogonił tutaj w tym momencie Unknown. Matisław nie zdążył na czas, flasha miał, ale nie było jak go użyć. I koniec końców to była zła decyzja. Całościowo 2 za 2. Lecz ten teamfight 4-5, pompa wygrało. Dzięki świetnemu teleportowi na plecy od Unknowna. No i również Kingwin kompletnie nie zebrało się. Stracą również Tureta, więc lekkie zwycięstwo tutaj dla pompy. Biorąc pod uwagę, że byli kilka tysięcy do tyłu, mogą być zadowoleni. No, Raxo nie odpuści sobie dodatkowego golda. 5-3-3 tutaj Twitch. Twitch jest jedna z tych postaci charakterystycznych dla Ulaita. Ja go najbardziej pamiętam właśnie z Twitcha, z Tristany, z tych late-game'owych hypercary. Więc cieszy się. Może, że wreszcie może odpuścić sobie Varusa, Jhina i Ashe w każdej grze, którymi też grał naprawdę porządnie, żeby nie było. No ale dobrze wiemy, że odpowiednio Twitch jak się odpali, to potrafi zdziałać cuda. Spray and Pray jest prawdopodobnie najlepszym ultimatem ze wszystkich AD Carry. Nie potrafię sobie pomyśleć o lepszym. No, chyba najlepsza R-ka wśród wszystkich AD Carry. Przynajmniej dla Marksmana opartego na autoataki. Może w ten sposób to ujmijmy. No i Kingwin na dwóch frontach atakuje, jak w poprzedniej grze. Tylko tym razem ciężej będzie, bo jedną z tych linii kontroluje Renekton, który trzyma się nieźle. 20 klipów przewagi, ale dwóm nie jest w stanie stawić oporu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak mało hitpointów miał ten turret. Więc pompa próbuje utrzymać tutaj środkową aleję. Pojawi się również Drake. Będzie to żywioł powietrza. Więc drugi Cloud Drake. Mech. Przynajmniej dla Twitcha jest fajne, ponieważ łatwiej może się... Po ile sekundach aktywuje się Cloud Drake? Po ile sekundach się aktywuje Out of Combat? Nie jest napisane. Więc jeśli w teamfightie użyję ambusza, może się zrepozycjonować bardzo szybko. Albo po prostu szybko podejść gdzieś. Więc z Q Twitcha faktycznie te dwa Cloud Drake'i będą fajne. QSS zresztą zakupił. Nie chciałby zginąć od losowego snera, od Zyre, nie chciałby zginąć od losowego stuna czy Chain of Corruption. Dobrze wie, że będzie teraz na celowniku rywali, zwłaszcza gdy skończył swoje dwa przedmioty. To jest moment, w którym z reguły hypercary zaczynają zadawać obrażenia. Matisław, 4-1-3 na LeBlanc. Tyle odpowiedzialności w tym momencie na tym zawodniku. Co jest w stanie zrobić? Wielokrotnie kierował różne drużyny ze środkowej alei. Teraz musi zabić Sivulaj, to zgaduje. I chyba tego się nie spodziewali. Świetne wejście od Delorda. Trzyma przeciwników na dystans. Unknown próbuje poradzić sobie z Sivulajtem, lecz ten go ogrywa. Double kill dla niego, ładny equalizer. Tanki dopala się w tym momencie, ratuje się flashem, lecz ciężko uciec przed Talonem. Widzimy, że Sebex nie boi się podejść. Będzie próbował zajść przeciwników, żeby się za daleko od swojej drużyny nie oddzielił. Widzimy teraz Izbisto pomaga z flashem. Kolejne ze strony pompy jednak są palone. Póki nie ma żadnej szansy, żeby tutaj Łukasz przeżył. I widzimy w ten sposób 1 za 3. Delord się poświęcił. Pięknie tutaj z flashem, chyba przedłużył stuna, chyba 3 osoby złapał na stuna, mi się wydawało. I no tak, jego pozycja była idealna. Delord 2-5 ginie, ale jego śmierci są coś warte, wyciągane. Także agonia przy Delordzie, aktywowana. I drodzy Państwo, Baron dla drużyny Kingwin. Mapa o wiele bardziej wyrównana, bo pamiętamy, że na pierwszej już w tym momencie był Surrender. Ale koniec końców,
I tak 6 tysięcy przewagi otrzymywane przez Kinguin i z Baronem będą mogli zrobić 1-3-1. HBisto ma teleport, Talon będzie mógł split pushować, a na midzie oczywiście pozostała trójka. I tu muszą uważać, Unknown ma teleporta, i przede wszystkim Renekton już udowodnił w kilku teamfightach, że potrafi usiąść na ulajcie. Teraz dostał pomoc AD Carry Kinguin, więc przeżył w ten sposób, bo Tabasco mu pomógł. Ale wyobraźmy sobie w teamfight, w którym no, nie będzie tak naprawdę otrzymywał ratunku ze swojej strony sojuszników. Unknown może go zabić z tym buildem, albo sam zginąć, bo no... Był wyłapany. Wciąż Slice and Dice aktywowany. Zdążył zahaczyć rywala po pierwszym E i wycofuje się gdzieś pod fontannę, bo musi się uleczyć, ale Kinguin wykorzystał okienko czasowe. Przewaga liczebna oznacza olbrzymią ilość obrażeń na środkowym turecie. Pompa Team za późno w odpowiedzi, więc próbują szybkim atakiem obronić, lecz Icebisto Zonia zaskoczyła to kompletnie Pukiego. Flash do przodu jako Varus w rywali może się skończyć właśnie w taki sposób. I widzimy Ulight zaśmiewa się, Spray and Pray. Nietrafiony Equalizer, jednak to bez znaczenia. Mati, czy ta trutka go dorwie? Okazuje się, że nie, ale koniec końców i tak inhibitor wzięty i pytanie, czy będą się zatrzymywali przeciwnicy jeszcze przez 20 sekund bez swojego duo lane'u. Nie będą atakować Nexusa, to byłoby prawdopodobnie przed wykonaniu Team Kinguin przesadą, ale jak widzimy mogą pushować dalej na topie. Pompa Team naprawdę w narożniku. 8 tysięcy, 9 tysięcy straty i to może się teraz powiększyć, LeBlanc z tego nie ucieknie, uwięziona i proszę bardzo, follow-up jest na miejscu. Team Kinguin idzie po pierwsze miejsce w grupie F. Nie potrzebowali tylko właściwie jednego best of three, żeby tam się znaleźć. Idą prosto do półfinałów i Pompa Team będą musieli rozpaczliwie się obronić, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Nie wiem, czy z tą kompozycją, nie wiem, czy mają jakieś mechaniki comebacku. To może być już koniec. O i to jest koniec. Team Kinguin zajmuje pierwsze miejsce w grupie F. Pompa Team w ćwierćfinale zmierzy się ze świdrującymi tygrysami.